Zamocowane w gnieździe potrójnym, w sumie 9 bolców szczelinowych. Zamontowanie zestawu siewnego ze szczotką wczesującą. Część naszego innego asortymentu. Jak widać, maszyn sporo do zastosowań, głównie profesjonalnych, komunalnych. Koparki, kosiarki, piaskarki i inne tego typu urządzenia. Natomiast dzisiaj zasadniczo patrzymy sobie na to urządzenie. Na ten temat już prezentacja była. Mamy tutaj aerator, taki specjalistyczny, błędny. Marki irlandzkiej Grantsman, to jest model Grantsman 345HD. Dzisiaj w tym materiale pokażemy proces wymiany bolców i klastrów bolców oraz sposób montażu dosiewacza ze szczotką wczesującą. Zapraszam tutaj z tej strony. Tutaj wstępnie już mam przygotowane parę zestawów bolców, poczynając od bolców szczelinowych. Poprzez bolce pełne, oczywiście ten wachlarz jest dużo większy, bolce też są puste. Kończąc na klastrach bolców, tutaj akurat mamy bolce pełne, gdzie w klastrze mamy 8 bolców, więc bardzo fajnie te bolce współpracują z tym zestawem do dosiewania. No i co? Zaczniemy sobie tutaj od ustawienia maszyny w tryb roboczy. Mamy tutaj dosyć ciekawe rozwiązanie, wystarczy maszynę podnieść do góry. Z przodu mamy zderzak, na którym ona się będzie opierała. Od razu powiem, że w żaden sposób nie szkodzi to silnikowi, ponieważ gaźnik jest po drugiej stronie. Ja tutaj już wstępnie mam zamocowany w gnieździe potrójnym w sumie 9 bolców szczelinowych. Bolce szczelinowe mają to do siebie, że nie niszczą nam tak darni, nie wzburzają nam tak strefy korzeniowej. One robią bardzo precyzyjne nacięcia, takie gęste ściegi. Szczególnie zalecane są do takich trawników reprezentatywnych, greenów, czy do boisk do gry w bule. Te bolce mam już tutaj zamocowane, jak widać, w tych gniazdach potrójnych. No i teraz proces wymiany tych bolców jest stosunkowo łatwy, bo tutaj, jak sobie popatrzymy, mamy podwójne mocowania dociskowe na śruby 16, więc ja sobie tutaj wezmę drzechotkę z nasadką 16. Zdemontujemy sobie. Tutaj widać, lekko starczy złapać, resztę się już nam odkręci palcem. Zrobimy sobie próbę na jednym bolcu. No, tutaj sobie luzujemy i w tym momencie, jak zaczynamy odkręcać tą śrubę, tutaj nam się podnosi i widać ten zacisk. Więc jak się ten nam zacisk podniesie na tyle, na ile jesteśmy w stanie wymontować gniazdo, już w tym momencie bolce z gniazdem razem mamy wyciągnięte. No i teraz dla przykładu założymy sobie jeden zestaw bolców. Zacznijmy sobie może od klastrów. Te klastry tutaj mają też takie gniazda mocujące, podwójne. Natomiast one są już tutaj przykręcone. To ja na szybko pokażę, jak one wyglądają same. Ok, więc demontujemy sobie tutaj mocowanie na klucz 13. Tylko pokażę, jak wygląda samo to gniazdo mocujące. Do wszystkich klastrów jest jedno gniazdo, więc tutaj jakby nie ma znaczenia, czy mamy klaster na 6 V, na 8, czy one są puste, czy one są pełne. Wszystkie te gniazda montażowe, one są takie same. No i to jest nasze gniazdo, tak? Tak ono wygląda. System mocowania, czy to są te gniazda żeliwne, czy to są takie gniazda zwykłe, jest ten sam, więc tak tutaj widać, nawet mamy wyprofilowane. System montażu jest bardzo prosty, tutaj mamy tą końcówkę, widać taką wyfrezowaną, więc tutaj montujemy sobie do tego elementu, zaciskamy i w tym momencie nam się to blokuje, tak?
dokręcamy, zaciskamy, finish. Więc teraz mamy, powiedzmy, tutaj na to nasze gniazdo. Ja sobie już wezmę gotowe, przykręcone. Więc kwestia zamontowania klastra wygląda tak, że tutaj sobie nawet wystarczy palcem, przytrzymamy lekko. Możemy sobie tutaj to palcem wstępnie złapać z jednej i z drugiej strony. W zestawie do urządzenia jest taki klucz 16 do mocowania tutaj naszych klastrów i gniazd. Natomiast weźmy sobie dla ułatwienia wzięli klucz. No i teraz tylko przykręcić. Gotowe. Klaster z 8 bolcami pełnymi zamontowany. Podobna sytuacja ma się w przypadku gniazd na bolce podwójne czy potrójne. Weźmy sobie dla przykładu, nie wiem, bolce szczelinowe, dość popularne. Czyli bierzemy sobie nasze bolce i tutaj też mamy mocowanie na klucz 13. One w zależności od tego, jako tutaj mają średnicę, montowane są na gniazda o różnej średnicy wyjściowej. Czyli na przykład może to być 1/2 cala, może być 5/8, może być 1/2. Tutaj mamy większą średnicę, więc kwestia tego, jak zamawiamy sobie bolce, dopasowujemy je sobie do odpowiednich gniazd. W opisie do produktów jest podane, na jakie gniazda mocujące one są. W zależności od tego, jakie jest zastosowanie, mocujemy w gniazdach podwójnych albo potrójnych. Te duże bolce szczelinowe zastosowanie mają z rekomendacją do gniazd podwójnych. Więc jak widać, tutaj sobie wkładamy nasze bolce. Jak spojrzymy sobie troszeczkę tak pod kątem, one nie są na całej długości czy na całej głębokości o tej samej średnicy. Ta końcówka tutaj jest lekko wyfrezowana, więc tutaj mamy taki schodek. I w momencie, jak sobie je dociśniemy odpowiednio, one widać w tych schodkach się zapadają i dalej nie idą, tak? I to jest nasze mocowanie do końca. Ustawiamy je zawsze w takiej orientacji, nie płasko, czyli w takiej orientacji względem podłoża, tak jak tutaj jest załączone na tych bolcach. No i potem co? Zakładamy sobie drugi bolec, wskakuje nam w gniazdo, bierzemy sobie naszą grzechotkę, oczywiście z kluczem 13. Przekładamy, skręcamy, tu już jest gotowe. Swoją drogą, te gniazda są bardzo solidnie wykonane, producent przekazał mi informację, że z reguły takie jedno gniazdo wystarcza na cały okres żywotności tego urządzenia, więc mamy jedno gniazdo do wszelkiego rodzaju bolców, nie musimy tych gniazd wymieniać, tak? OK. Więc tu już mamy nasze gniazdo z bolcami zmontowane. No i potem proces montażu jest dokładnie taki sam jak w przypadku klastrów. Wkładamy. Oczywiście zmienimy sobie końcówkę na 16. Gotowe. Poprzez analogię ten sam proces powtarzamy dla pozostałych gniazd, żeby wiadomo, te same gniazda, te same bolce. No i kwestia wymiany zajmuje nam, nie wiem, 5 do 10 minut, tak? Ok, więc tu już mamy wymienione nasze gniazda. Jak będzie chwila, ja pokażę, jak te gniazda, jak te bolce pracują w ziemi. Wyjdziemy sobie na zewnątrz, zrobimy sobie małą próbę. Przejdźmy teraz do tej części drugiej, czyli zamontowanie zestawu siewnego ze szczotką wczesującą. No to lecimy z naszym zestawem siewnym. Tutaj on jest. Czyli mamy zestaw siewny, który działa w bardzo prosty sposób. Obracające się kółka sprawiają nam tutaj ten element siewny w ruch. No i tutaj możemy sobie ustawić, na tej podziałce możemy sobie ustawić i zblokować wielkość przesłony, tak? Tutaj mamy naszą szczotkę. No to lecimy. Cały proces jest stosunkowo prosty. Wyciągamy tutaj te bolczyki. Raz, dwa, trzy. Oczywiście teraz maszyna jest w trybie transportowym, więc jest podniesiona. Na tym trybie zalecam montaż zestawu. Tutaj mamy nasze zawleczki. Wkładamy je w jedno miejsce. Tutaj bierzemy drugą zawleczkę. Wkładamy w drugie miejsce. No i trzecia będzie ustawiająca. Wkładamy tutaj od spodu.
Okay. Tu mamy szczotkę. Teraz ona jest lekko uniesiona, bo tak jak powiedziałem, maszyna jest w trybie transportowym. No i idziemy z naszym zestawem siewnym. On nie będzie napędzany będąc na ziemi, tylko będę go napędzać przednie koła napędowe. Ok, no to lecimy tutaj z naszym zestawem. Tutaj mamy systemy mocowań, więc to sobie musimy poluzować. Tutaj sobie założymy. I teraz tak. Raz. Z drugiej strony idzie drugi element motorowy. Teraz to sobie tutaj lekko wisi. W tym czasie wkładamy nasze śruby i nakrętki. Całe skręcamy i dajemy maksymalnie do tyłu. To de facto, jak już widziałeś, już się teraz opiera o koła przednie napędowe. Jest tylko dla pokazania jakby istoty. Tutaj sobie to dokręcamy, tak, żeby to było jak najbliżej. No i teraz ustawiamy maszynę w tryb pracy. Szczotka leży, jak widać, na ziemi. Ona się teraz trochę opiera na bolcach. Więc szczotka leży na ziemi. Przednie kółka, widać, opierają się nam, to oczywiście musi być tutaj dokręcone, tak? Kółka nam się opierają o przednie opony, no i w tym momencie kółka jadą i ten zestaw siewny zaczyna się kręcić, wysypuje nam nasiona. No i do tego zestawu zalecamy klastry bolców na stosunkowo niskiej głębokości, od 1,5 do 2 cm, do 2 cm. No i w tym momencie na przykład na tym zestawie bardzo fajnie to współpracuje, bo nie są to bolce puste, są to bolce pełne, więc one robią nam pionowe nakłucia, nie wyciągają nam wykorków i równocześnie jakby z przodu idą nasiona, wysypuje nam nasiona, robią nam pionowe nakłucia, a z tyłu szczotka nam wszystko ładnie wczesuje, czyli mamy jakby no, kilka zabiegów w jednym urządzeniu, więc nie musimy potem iść dodatkowo tego materiału wszczotkowywać, mamy to zrobione z zestawem siewnym, ze szczotką i z klastrem bolców pewnych. Ok, z powrotem zakładamy sobie nasze gniazdo potrójne z bolcami szczelinowymi. Ja tylko dodam, że każdy z tych bolców, szczególnie tych najpopularniejszych, które znajdują się w naszym sklepie kosiarka.pl, każdy z tych bolców jest dokładnie opisany. Podana jest informacja, gdzie stosować dane bolce, jakie są skutki stosowania danych bolców, jakie są dostępne średnice, jakie są dostępne długości, a średnice długości są przeróżne, na długość nawet do 14 cm, jeden z nielicznych aerotorów, który oferuje aż tak wysoki zakres głębokości roboczej. Także zapraszam na kosiarka.pl, pod hasłem Grantsman znajdziecie wszystkie te produkty. Dziękuję za tą krótką prezentację. Jeszcze za chwilę pokażę, jak to urządzenie pracuje na tych bolcach szczelinowych. Ja się już żegnam, jeżeli podobała Wam się ta prezentacja, łapkę w górę, dużo ciekawego materiału już wkrótce. Moim dzisiejszym gościem była ta oto maszyna, aerator spalinowy, wielofunkcyjny, Grantsman 345 HD, z napędem na przednią oś, głębokość robocza maksymalna do 14 cm, kosiarka Piotr Adamek. Ok, mamy nasz aerator 345 HD w konfiguracji z bolcami szczelinowymi, które zamontowane są tutaj. Na gniazdach potrójnych mamy w sumie 9 bolców szczelinowych, możemy też dać gniazda podwójne, możemy dać klastry bolców, żeby tych bolców było znacznie więcej. Odpalimy sobie maszynę, zrobimy sobie przejazd tam i z powrotem, no i zobaczymy, jak urządzenie się sprawuje. Thank you.
Ok, zrobiliśmy sobie przejazd tam i z powrotem. Rzućmy tylko okiem szybko na to, jak wyglądają te ściegi. Tutaj to widać najlepiej, bo to jest kawałek ziemi, natomiast trawa no, nie jest idealna, ale chciałem pokazać mniej więcej, jak to wygląda. Widać, te ściegi są ułożone właśnie w takiej orientacji. Tutaj mamy troszeczkę tak na zasadzie takiego jakby diamentu czy rombu. I one będą się właśnie w ten sposób układały, czyli 1, 2, 1, 2, 1, 2. Przejechaliśmy sobie całą długość. Ten ścieg wchodzi dosyć głęboko, bym powiedział na jakieś 5 cm. I jeszcze jedna uwaga odnośnie głębokości roboczej. Tutaj mamy system regulacji też zagnieżdżenia czy głębokości roboczej głębszej niż podawana przez producenta, więc przykładowo jeżeli te bolce szczelinowe według producenta mają wchodzić na 8 cm, to możemy sobie tą głębokość zwiększyć poprzez poluzowanie tej śruby i teraz przybliżając ją bardziej w tą stronę będziemy zmniejszać głębokość roboczą, oddalając ją bardziej w tą stronę będziemy zwiększać głębokość roboczą, więc naprawdę możemy zejść bardzo głęboko przy zachowaniu, wiadomo, zdrowego rozsądku. Chodzi o to, żeby te tylne koła, żeby wszystkie koła miały styczność z podłożem. I krótki materiał bonusowy. Zapraszam. Sekretne akcesorium, jakim jest zagarniacz wykorków. Zasada działania jest dziecinnie prosta. Montujemy z tyłu, ustawiamy w tryb pracy. Podczas pracy, szczególnie na bolcach wykorkowych, jak wykorki wylatują, zagarniacz układa nam je w ładnym rządku bezpośrednio za maszyną, więc kwestia pozbierania, poodkurzania jest bardzo prosta. Okay. Montaż bardzo podobny jest w przypadku kasety dosiewającej, czyli zakładamy tutaj jeden bolczyk, drugi bolczyk, bolec ustalający. Maszyna jest teraz podniesiona, zagarniacz również. Opuszczamy